Raport o stanie powiatu za rok 2018 oraz absolutorium za wykonanie budżetu w roku ubiegłym to najważniejsze sprawy, które zajęły radnych powiatu lubańskiego podczas czerwcowej powiatowej sesji. Zarząd powiatu przedstawia Radzie raport o stanie powiatu za rok poprzedni. Zarząd powiatu lubańskiego to uczynił. A oczywiście wiązała się również debata nad raportem, czego w nim nie ma albo co powinno być, ewentualnie dokonywanie oceny nie w tym kierunku, w jakim zarząd to uczynił, ale trzeba pamiętać, że to jest pierwszy raport o stanie powiatu i każdy głos jest cenny i może być wzięty pod uwagę, z tym, że należałoby również ważyć te potrzeby, bo jeżeli raport o stanie powiatu ma zawierać wszystkie informacje, no to wtedy stanie się po prostu nieczytelny, bo to będzie dokument, który będzie zawierał, nie wiem, parę tysięcy stron. Raport o stanie powiatu lubańskiego jest dostępny w powiatowym BIP-ie. Ma ponad 100 stron. Po przedstawieniu raportu radni w tej sprawie debatowali i wyrażali swoje opinie na jego temat. Oceniam stan powiatu poprzez pryzmat wielu lat. Jestem radną od wielu, wielu lat. Teraz jestem przewodniczącą i mogę pokusić się o podsumowanie. Powiat jest powiatem małym. Dochody powiatu nie są zbyt wysokie. Widać, jaki jest progres, jaka jest zwyżka dochodów, czyli to są pieniądze ściągnięte, tak kolokwialnie mówiąc, z zewnątrz. To są wielkie starania pana starosty, zarządu, aby móc realizować inwestycje, no bez środków zewnętrznych się nie da. Skoro się realizuje, to znaczy, że to jest sukces moim zdaniem. Z raportu wynika, że sytuacja i gospodarcza, i organizacyjna w powiecie jest dobra. Stąd też myślę, że w pełni zarząd otrzymał wotum zaufania, jak również uzyskanie absolutorium świadczy o tym, że gospodarka powiatem jest prowadzona w sposób prawidłowy i nie budzi żadnych zastrzeżeń. Wypowiadałem się w kierunku rzeczy, które według mnie powinny być w raporcie i których mi brakowało osobiście, które by technicznie stanowiły o stanie, na przykład o stanie obiektów, budynków, o stopniu ich, że tak powiem, dekapitalizacji, ile trzeba byłoby pieniędzy włożyć, żeby je doprowadzić do odpowiednich standardów. Myślę, że to jest generalnie problem, ponieważ ustawodawca co do raportu napisał tak naprawdę tylko jedno zdanie. No i każdy JST próbuje tutaj swoich sił i stwarza jakiś swój model danych, natomiast każdy oczekuje innych danych tak naprawdę, które by chciał widzieć w tym raporcie. Po raz pierwszy od historii powstania powiatów, w zasadzie od momentu powstania powiatów, po raz pierwszy został przedłożony raport o stanie powiatów i po raz pierwszy była podejmowana uchwała o udzieleniu wotum zaufania zarządowi powiatu lubańskiego. Może ta dyskusja, która wywiązała się, ta debata, która wywiązała się nad raportem, bardziej była związana z tym, że co po niektórym radnym nie odpowiadał zakres przygotowanego raportu. Ani ustawa, ani do tej pory rada nie ustaliła ani zakresu, ani szczegółowości przygotowania raportu. Jednak większość uznała, że raport jest przygotowany właściwie, prawidłowo i wotum zaufania zostało udzielone. Większością głosów wotum zaufania zostało udzielone, podobnie absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok. Zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu, jak też opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, sam wniosek Komisji Rewizyjnej i opinia o wniosku. Wszystko w zasadzie jest bardzo pozytywne. Oczywiście każdy radny może głosować jak uważa. Absolutorium zostało przyznane, zostało udzielone, natomiast no to jest decyzja każdego radnego. Każdy w swoim sumieniu podejmuje decyzję i głosuje tak jak uważa. Jeżeli chodzi o ten rok poprzedni, rzeczywiście można go uznać za udany dla powiatu. Przypomnę, że inwestycje na terenie powiatu wyniosły ponad 9 978 tysięcy złotych, co stanowi 17% ogółu wydatków. Jeżeli chodzi o powiaty, to ten wskaźnik jest
bardzo dobry, tak by można było to określić. Jeżeli chodzi o dochody, powiat je wykonał w kwocie 61 425 tysięcy. Dochody zostały zwiększone w przeciągu roku o kwotę 1 250 000 zł. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową, przekraczała ona stronę dochodową o 500 tysięcy złotych, ponad 500 tysięcy złotych. Trzeba pamiętać, że planowany deficyt powiatu wynosił prawie 4 300 000, więc dzięki operatywności zarządu udało się zmniejszyć ten deficyt.